Jakie straszne wieści pojawiły się z domu byłego prezydenta? Czy faktycznie może stracić nogę? Ledwie Kwaśniewski opuścił szpital, a tu takie pilne wieści od aktora. Poruszenie na całą Polskę. Jako komentarz powiem, że Aleksander Kwaśniewski znów mocno zaniepokoił opinię publiczną. Jakiś czas temu poruszenie wywołały informacje o jego stanie zdrowia. Były prezydent trafił do szpitala, gdzie przeszedł poważną operację. Doszło jednak do komplikacji. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło, aż tu nagle kolejne niepokojące wieści. Polityk znów w ostatniej chwili odwołał swój przyjazd. Pilne wieści przekazał Maciej Sztur. Pod koniec sierpnia do mediów trafiła przejmująca informacja, że Aleksander Kwaśniewski trafił do szpitala. Polityk w ostatniej chwili odwołał swój przyjazd na spotkanie autorskie. Okazało się, że powodem są poważne problemy zdrowotne. Córka byłego prezydenta nie chciała komentować tej trudnej dla całej rodziny sytuacji. Podziękowała jednak za wsparcie i ciepłe słowa. Na szczęście wszystko, jak się wydawało, skończyło się dobrze. Kwaśniewski walczy o zdrowie. Kwaśniewski opuścił szpital. A ostatnio ujawnił, co tak naprawdę się wydarzyło. Podczas zabiegu kolana doszło do poważnych komplikacji. Od początku lipca mam kłopot z kolanem. Przy banalnym zabiegu zostało ono zainfekowane bakterią, więc miałem ropne zapalenie kolana, które wymagało operacji. W ten sposób dwa miesiące walczę o kolano. Chodzę o kulach, jest lepiej, jest poprawa, ale ciągle nie jest to. Co było na samym początku, powiedział Kwaśniewski podczas live'a zorganizowanego na Instagramowym koncie jego córki. Jeden z tabloidów dowiedział się nawet od lekarza prowadzącego, że jeśli pan Aleksander zaniedba leczenie, to może to doprowadzić nawet do amputacji nogi. Czy z tego powodu Kwaśniewski znów odwołał swój przyjazd? Co się dzieje? W miniony piątek jednak znów pojawiły się niepokojące wieści. Kwaśniewski miał bowiem pojawić się na 80. urodzinach Lecha Wałęsy. Huczny benefic poprowadził Maciej Sztur, który w pewnym momencie poinformował, że przyjazd Kwaśniewskiego w ostatniej chwili został odwołany. Mała łezka się w oku kręci, gdyż prezydent Aleksander Kwaśniewski miał do nas dotrzeć, ale na ostatniej prostej zatrzymało go zdarzenie losowe, przekazał Maciej. Wywołało to wielkie poruszenie na sali. Sztur nie chciał jednak wyjawić, co dzieje się z byłym prezydentem. By poprawić nieco atmosferę, zaczął uspokajać zgromadzonych. Wiem, że duchem jest z nami, także poproszę o oklaski dla pana prezydenta Kwaśniewskiego, dodał Sztur. Dziękuję, że jesteś, trzymaj się i do usłyszenia.